wiele razy myślę o tym, jak tam idziesz do przodu. Jest dobrze. Także fajnie, że się nie cofasz, tylko napierasz. I cieszę się z tej relacji z rodzicami, nie? Bo wiem, że to nie jest takie proste. To może opowiedz, bo tak wy sobie rozmawiacie, a nie. No, dobra. Od czego tutaj zacząć? Wychowywałem się w rodzinie świadków Jehowy. Odkąd pamiętam. I to był taki... W sumie to jest całe życie, nie? Jak jesteś w jakiejś społeczności, nie wiesz, że ona jest mocno ograniczona, bo nie zdajesz sobie z tego sprawy, bo myślisz, że tak po prostu powinno być od samego początku. No to sobie żyjesz w takiej nieświadomości i z dobrymi perspektywami, myśląc, że robisz to, co dobre, przynajmniej starasz się i pracujesz na to. No i tak zleciało 30 parę lat różnych sytuacji życiowych i nie żałuję tego okresu, bo uważam, że to bardzo... Bóg mnie bardzo ciekawie poprowadził przez to wszystko. No ale jak już wcześniej mówiłem, wyjechałem do Danii 11 lat temu. No i tam się przyłączyłem, znaczy karta głosiciela, czyli, że tak powiem, moje członkostwo zostało wysłane tam. No i tam byłem w polskojęzycznym zborze w Kopenhadze. Świadków Jehowy. No i sobie tam mieszkałem, żyłem. Ja się nadal tam mieszkam i żyję. No, ja ogólnie byłem takim człowiekiem, który nie byłem gorliwym świadkiem. Nie byłem gościem, który, że tak powiem, był przykładny i wzorowy według pewnych schematów. Poniekąd biblijnych, ale też organizacyjnych, bo zawsze byłem gościem, który szukał dziury w całym. Czy to były drobne rzeczy od głupich jakichś kolorowych skarpetek po zapuszczanie brody czy farbowanie włosów. Te drobne rzeczy takie, co kompletnie nie ma znaczenia. Bo świadkowie mają strzeżnicę, dlatego jak się ubierać, na przykład jest, że nie może być obcisłej garnitury i nie mogą być kolorowe skarpetki. Broda też. Ani nie możemy mieć. Czyli nie pasuje. Niestety. No, dla mnie to nie było zrozumiałe, bo to już parę lat temu zadawałem takie pytanie, dlaczego nie mogę nosić brody? W sensie, to nie chodzi o to, że ja specjalnie to zrobię, żeby pokazać, że jestem inny, tylko wytłumaczcie mi dlaczego, nie? Nie rozumiałem tego, bo apostołowie, czy sam Jezus miał brodę. Ale chodzi o golenie. Więc no ja już miałem takie pytanie, nikt nie potrafił odpowiedzieć, tylko mówili, zobaczcie tutaj w tych czasopisemkach, tak i tak jest i to tak przykładny taki jestem. Jako dzieciak miałem dużo takich pytań do rodziców, prawda, bo 1914 rok, sławny u światów, kiedy to Jezus niby na ziemię przyszedł, ja zadawałem pytania, bo sobie obliczyłem, że ci, co pamiętają pokolenie, te pokolenie nie przeminie, czyli 1914 rok, nie będę wchodził w doktryny, po prostu szybko będę mówił. Zadawałem pytanie, no tak, ale miałem ile tam, 12-13 lat, tato, ale te wujki to oni mają po 90 lat, to zaraz ten Armagedon przecież będzie, nie? No i tak to do dzisiaj trwa, nie? I to pokolenie zostało w jakiś tam sposób wytłumaczone. Albo na przykład jak pytają Jezusa, jak będzie przy zmartwychwstaniu, no to nie będą wychodzić za mąż ani się żenić, nie? No to chwila, to jaka jest sprawiedliwość Boże, jeżeli ja będę miał żonę i przejdę żywo przez Armagedon, a ktoś, kto umarł, już nie będzie miał tej żony, bo nie będą... Jaka to jest sprawiedliwość? O co w tym wszystkim chodzi? Nie, że przy zmartwychwstaniu tak, zupełnie będą inni, nie? No i wiele takich pytań było, takich miałem, że tak powiem, przebłysków dziecięcych jakichś takich po prostu. Nie to, że się czepiałem, tylko po prostu to nie było dla mnie logiczne, nie? No ale ja sobie po prostu żyłem, myślałem, że to jest prawda. Bóg gdzieś tam istniał po prostu. No, w sensie wiedziałem, że on istnieje, natomiast no, w porównaniu z dzisiaj to mogę śmiało powiedzieć, że w ogóle żadnej relacji z Bogiem nie było, nie? Natomiast jeżeli przychodziły jakieś takie krytyczne momenty w życiu, to zwracałem się z takimi szczerymi modlitwami do Boga, nie? No i ostatnimi laty, tak, że tak powiem, rozkręciłem się w takiej w towarzystwie tych świadków, bo świadkowie tak się pogrupowali i dużo ludzi poznałem z całego świata i tak jeździliśmy w różne miejsca, organizowaliśmy jakieś spotkania, imprezy i to taka fajna integracja była, odskocznia od tych wszystkich takich biblijnych i organizacyjnych spraw, nie? No i dużo ludzi poznałem, ale zacząłem tak obserwować to wszystko i dużo jakichś takich pytań mi do głowy się nasuwało.
No ja sam orłem też nigdy nie byłem, więc to już tam nie o to chodzi, żeby kogoś oczernić czy wybielić, tylko po prostu zadawałem sobie pytanie, dlaczego to tak funkcjonuje, przecież czym to się różni od tego, skoro my jesteśmy ten naród wybrany, to dlaczego tak i tak się dzieje, nie? I miałem kilka takich sytuacji, że naprawdę szczerze modliłem się do Boga. I prosiłem Go, że o co w tym chodzi, jeżeli masz taką, pamiętam, modlitwę, jeżeli Boże wobec mnie masz jakiś plan, to go zrealizuj. I naprawdę mi zależało na tym, żeby ta relacja z Bogiem była prawdziwa, no bo ja mogę udawać przez jakiś czas coś, nie? Że na przykład, że Ciebie lubię, nie? To mogę poudawać, ale to i tak wyjdzie, że Ciebie nie lubię, bo za chwilę jako przykład podaję. I to potem wyjdzie, więc ja nie mogłem udawać, że ja jestem przyjacielem Boga, bo skoro Bóg nie uważa mnie za swojego przyjaciela, no to ta relacja nie ma racji bytu. No ale wielokrotnie taką modlitwę, kilkukrotnie powiedziałem i to było w zeszłym roku. I ogólnie jakoś tak osłabłem w tych organizacyjnych, w tej aktywności organizacyjnej u świadków, czyli po prostu i mniejsze głoszenie, i taka chodzenie do zboru i takie, no ja się ubierałem po swojemu, w sensie może nie w dżinsy, ale w spodnie, nie w kant, i oni się czepiali, że po prostu dlaczego ty się nie ubierasz w spodnie na kant, nie przechodzisz na salę ładnie ubrany, przecież zobacz jak masz publikacja to jest takie właśnie sekciarskie podejście do tego, tak to nazwę może po imieniu, i to mi nie pasowało, bo ludzie ode mnie coś wymagali, żebym ja coś zrobił, to wtedy zaczną mi lubić. Ja ubrałem garnitur, to wszyscy normalnie mnie nosili na tym, na rękach, że jak ty fajnie, że się ubrałeś, no w końcu robisz postępy, nie? Weźcie, że nada po prostu, no wszyscy tak się chwalili, ale ładny garnitur, ale co w ogóle, no widać, że no, bierzesz sobie rady do serca. Mówię, no to takie, wiecie, to takie rzeczy były drobne, nie? Natomiast ja nad takimi teologicznymi i teologicznymi, jak to brzmi, biblijnymi rzeczami, rzeczywiście co jest w Biblii, nie myślałem, i to wychodziło z jednej strony moje lenistwo i takie opieszalstwo i luzactwo i olewanie wielu rzeczy wyszło mi na dobre, a z drugiej strony nie wyszło mi na dobre, bo ja bym prawdopodobnie nigdy tego nie sprawdził samemu, bo ja próbowałem czytać Biblię i przeczytałem Biblię w rok, to był 13 rok powiedzmy, czy tam 14, i następnego roku też czytałem codziennie Biblię sobie od początku do końca, doszedłem do połowy, no i mówię, ja już nie mogę. I minęły 3 lata i zawsze chciałem Biblią się posługiwać po prostu, że otwieram, że wiem werset, że potrafię połączyć te wszystkie rzeczy. Natomiast podchodziłem do tego od strony takiej, żeby to wykuć się i nauczyć na pamięć, nie? Natomiast teraz rozumiem, że to zupełnie inaczej funkcjonuje. I Ja bym nigdy nie dokopał się do takich rzeczy, natomiast obserwując ludzi widziałem wiele jakichś takich rzeczy, które mi osobiście nie pasowały. No i po tej modlitwie mój dobry przyjaciel Wojtek zadzwonił do mnie. My się kuprowaliśmy od dzieciaka. Nasi rodzice się znają, to są pokolenia, kolejne pokolenia świadków, które się razem wychowywały i się znamy, więc my mieliśmy zawsze kontakt. No i Wojtek mi już wcześniej opowiadał, to wy byliście na wycieczce, nie? W Majorce, ja byłem akurat wtedy w Stanach i tak z Wojtkiem się zgadaliśmy, że była jakaś taka sytuacja, zaciekawi mi co u Bartka i po prostu... Litera prawa. To teraz się dowiemy, kim był Bartek. Że Bartek, on starszy zboru, pół piwa, nie więcej, wiesz, tak mi się wydawało, że taki był. No i nagle Wojtek mi zaczyna opowiadać, że Bartkowi się sznurowadła rozwiązały i coś tam u niego nie halo jest. Mówi, ja się nie mogę. No to ciekawa sytuacja. I te, no to opowiadaj mi, co tam w odstępczym świecie. Nie? Ja tam wyczułem pismo nosem, że coś po prostu jest nie tak. I sam, przeszedł do rzeczy. Tak? Sam Wojtek mi mówił, że starsi mnie skaltowali i przyczepili się do mnie, że werset przeczytałem, ale ja tylko werset przeczytałem i skomentowałem go, bo on jest taki, prawda, no, pyskaty. Pyskaty mocno, a, taki, wiesz, tak? Dość, no co on co będzie tutaj mówił, nie? I wiesz, ja mówię, no to dawaj, opowiadam. I on coś przeczytał i tak miesiąc minął, drugi miesiąc. No i doszło po tej modlitwie, nie pamiętam kiedy ona była, powiedzmy w październiku czy w listopadzie, i Wojtek dzwoni do mnie w grudniu. No i ja właśnie się zainteresowałem tym tematem. W trosce o Bartka, tak?
Nie, z czystej ciekawości. Żeby to była czysta ciekawość. Jeśli Bartkowi coś nie pasuje, a jest taki jako literata, tak, no i taki tak, gorliwy, to znaczy, że coś nie gra. Znaczy ja byłem ciekawy, co tam się wydziwiło przecież, wiesz, starszy zboru, a na zebranie nie chodzą na przykład, nie? I wiesz, i o co w tym chodzi. Więc ja po prostu byłem ciekawy, bo no, znamy się, czy tam poznaliśmy się wtedy i chciałem usłyszeć, no, a Wojtek chciał mi coś powiedzieć, tylko widzę, że po prostu zablokowany jest i coś jest na rzeczy, więc mówię, dawaj stary, co w tym w czymś świecie jest. No i mi zaczął, no Czarek, no to trzeba Biblię otworzyć, nie? No to otworzyliśmy Biblię i on mi przeczytał Rzymian 10 rozdział od 9 do 13. Kto wzywa imienia Pana, ten zostanie zbawiony. No i tam o kim jest mowa? No wiadomo, że o Jezusie. U świadków Biblii jest, że jest Jehowa. Kto wzywa imienia Jehowy, ten będzie zbawiony. Ale z kontekstu wynika, że tam chodzi o Jezusa. Nie dotarło to do mnie do końca, natomiast świadkowie mają nową Biblię, wydaną, edytowaną, znaczy Biblię, przepraszam. Książkę bibliopodobną. I on powiedział, żebym otworzył. Dziś już jest polskie wydanie tego, a wcześniej było angielskie. Ja miałem to angielskie schowane, prawda, jako pobożny chrześcijanin, moja Biblia ładnie leżała na półce. I nie zaglądałem do niej, w sensie ta angielska po prostu, albo otwieram Biblię, jeżeli już to na zebraniach tylko. No i otwórz tą Biblię, nie? No i weź zobacz, tam jest takie uzupełnienie, świadkowie mają z tyłu tutaj takie przypisy, słowniki, tłumaczenia imion i tak dalej. Jakieś tematy do rozmów, takie główne. No i weź tam otwórz pod literą J. Ja taki podjarany otworzyłem, no Jehowa jest, nie? Znajdź Jezusa. Nie ma. I to jest takie uzupełnienie, bo to zadziałało na mnie, że to jest uzupełnienie. To był przełomowy moment wtedy, bo jak otworzysz, to tak jest Aaron, Abel, Abaddon, Zeus, tak, jakieś imiona. Wszystko jest wypisane, jakieś imiona, o których kompletnie nawet nie słyszałem. Jezusa nie było. Na mnie to podziałało jak płachta na byka. Dosłownie, jak sobie przypomnę, że nie ma Jezusa. I mówię, i teraz tak. Zapomnieli, czy celowo to zrobili. Schowali go, nie? I tak myślę, o nie. I powiem ci, tak się wkurzyłem, tak się zagotowałem. Gdzie jest Jezus? Dlaczego oni skrupulatne gamonie zachwalają, że dbają o wszystko w swoich publikacjach, a w Biblii nie potrafią napisać, że Jezus urodził się w Betlejem chociaż. Syn Boży nie ma. Jest wszystko inne opisane. I ja mówię, ty, o co chodzi? Co oni zrobili tutaj? Czemu? Przecież jak to się mogło stać, że Jezusa nie ma? Ja wtedy zauważyłem, że przecież Jezus. I tak już wiem, że o Niego chodzi, że to się rozbija o Niego. I zacząłem, że tak powiem, Go widzieć. W sensie dociera do mnie to wszystko. I On mi zaczyna tłumaczyć. Ja już widzę, że to wszystko leci jak domek z kart. To był moment. I no ja tam próbuję się bronić, że ale organizacja, ale co, ale to ja już widzę, że te moje argumenty to są takie, wiesz, jakby mrówka chciała, wiesz, zbudować wieżę w Dubaju. Leży. I on mi mówi, no że Czarek to jest wałek po prostu, to nie jest prawda. Wałek, czyli przekręt. Przekręt, tak. Wiemy. I ja tak, wiesz... Z młodzieżowego na nasze. No takich słów używaliśmy, nie? Bo to mówię, jak ten i... Wow. I co teraz? Ale gdzie jest dalej? Bo to jest, już się włącza program typowego myślenia świadka. Ja zadawałem te same pytania, które potem widziałem, że ludzie mi zadają, jak ja im coś powiedziałem. Czyli załóżmy, jesteśmy świadkami, to obojętnie jakbyśmy rozmawiali i ja bym poprowadził rozmowę, to bym wiedział, jakie pytania poszczególnie będziecie zadawać. To jest i ja to doświadczenie mówię, wow. Później rozmawiałem z ludźmi. No i wiecie, 35 lat życia i jest po prostu Syria. Nie ma nic, nie? Pustynia, no. Pustynia, no ale wiem, że jest Jezus. Ale miliardy pytań od razu było. Ja wszystko zacząłem łączyć sobie te rzeczy. No to jest ciężko wyobrazić sobie dla kogoś, kto nigdy nie był w organizacji, w grupie ludzi, która uważała, że są wybrańcami Bożymi i mówią na swoją religię, że to jest prawda. Z założenia, jak coś mówisz, że jest prawda, to nie myślisz, że to nie jest prawda. Masz okulary, mówię ci prawdę, tak?
Czyli z założenia wychodzi, że jak ci mówi prawdę, to to jest prawda, nie? A prawda nie jest prawdą teraz. To jest niewyobrażalne, co się w głowie dzieje. To był ciężki moment, bo świadka to, wiecie, odstępstwo, czyli odejście od organizacji, albo zobaczenie po prostu, że to wszystko jest nieprawdą, to jest jak koniec świata, w sensie zdradziłem Boga, w sensie Jehowy. I co teraz, nie? Przecież ja tylko przeczytałem Biblię, on mi coś powiedział i co teraz ze mną będzie? Bóg mnie, nie wiem, zabije, potępi, nie mogę wrócić. Ja wiem, że już nie wrócę. Ja już wiem, że to leży. I teraz, co teraz, nie? To były ciężkie dni na samym początku. Wojtek też nie nadąża, bo on też świeży w tym był. On tam, że tak powiem, wyprzedził mnie o 3 miesiące, czyli u niego te wszystkie rzeczy 3 miesiące wcześniej, więc to tak człowiek sobie nie zbuduje wiary czy wiedzy, czy wytłumaczenia takich podstawowych wszystkich rzeczy, bo to od nowa trzeba całą strukturę wybudować i większość rzeczy się nie pokrywa o tym, co teraz wiem, a co świadkowie uczą. No i jestem po prostu rozwalony. Przyszła noc i ja się dużo zacząłem modlić. Tak naprawdę, że Boże, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego. Przyszła noc taka, że w życiu tak nie byłem, dosłownie jak wilkołak gdzieś do księżyca, tak. To jest niesamowite uczucie, to jest skręcanie takie wewnętrzne. To nie wiem, godzina trzecia w nocy gdzieś była. Ja o 11 czy o 10 się z Wojtkiem cały czas na telefonie byłem. I już mówię, że idę spać, nie? On też poszedł spać rano do pracy, a mnie tam skręca i teraz walka niesamowita jest i teraz coś się ze mną dzieje, o co w tym wszystkim chodzi, kompletnie nie mając pojęcia, że jest coś takiego jak prawdziwe biblijne chrześcijaństwo, a ja już wiem, że nie będę świadkiem, to gdzie ja teraz idę, co się ze mną będzie działo, nie? I teraz kto jest tym Bogiem, gdzie jest ten Bóg, jak on funkcjonuje, czy on mnie słucha w ogóle i taka modlitwa po prostu, ja jeszcze pamiętam, co ja mówiłem, na pewno to było wołanie o pomoc, czy o zrozumienie tego wszystkiego i ogarnięcie, ale w głowie to niesamowity szał, walka i minęło parę godzin. Ja załóżmy, że już jestem tym nowym człowiekiem, ale nie mam kompletnie pojęcia o tym, gdzie idę i muszę już walczyć ze starym sobą. Już muszę to wszystko położyć i nie mogę myśleć tymi kategoriami, nie mogę wracać do tego. To nie jest prawda, więc zostawiam coś, nie mogę się obejrzeć do tyłu, bo to mi w ogóle nie pomoże w tym wszystkim. Nie bądź jak żona Lota. Nie bądź jak żona Lota, dosłownie. Nie, dlaczego się tak? To grudzień, tak? Grudzień, to początek. Tak? Tak, to właśnie modliłem się mocno i mnie tak skręcało i mówię, Boże, ja już nie wytrzymam, muszę spać, nie? Minęła chwila, zasnąłem. Budzę się rano, czyli jeszcze ciemno było po 6 godzinie i znowu wraca takie wewnętrzne rozbicie, żal, smutek, takie... To jest nie do opisania, co się wewnątrz w człowieku dzieje. To nigdy nie wiedziałem, jakby ktoś mi opowiedział, że takie sytuacje mają miejsce. A ja po prostu przeżywałem rzeczy, o których nie miałem pojęcia, więc ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Więc ja idę tak, Wojtek mi nie powiedział, co takiego się dzieje. Ja potem rozmawiałem z ludźmi, no to mało osób, z którymi rozmawiałem, przechodziło takie coś. Taką pracę wewnętrzną, nie? I teraz ja ze mną się takie rzeczy dzieją. I ja nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Obudziłem się rano i to wróciło. I wewnętrznie, nie wiem, to nazwę to słowami, że poddałem się, w sensie poddałem się, czyli ustąpiłem. Wstało mi się z łóżka, stanąłem na nogi i to był chrzest Duchem Świętym, bo nie inaczej... Chyba, na pewno. To nie mogę tego inaczej opisać. Nie idzie tego opisać, po prostu coś wspaniałe uczucie. W głowie jest przedbłysk
i wszystkie informacje, i wiem, że to jest Bóg, po prostu. To takie było chwilowe, że pojąłem wszystko. Zrozumiałem, stało się, dokonało się, wszystko jest skończone, od nowa się zaczyna. No, to jest przepiękne uczucie wewnętrzne takie. I też ja tego nie doświadczałem, więc ja nie wiem, co się ze mną dzieje. To trwało kilkanaście sekund, po prostu ja stoję, ale czuję, że nie stoję, tylko się unoszę wewnątrz. Ja wiem, patrzę na ręce, wiesz, wszystko jest okej, nie? Cały jestem zdrowy. Cały ciężar spadł, nie? Cały ciężar, nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Żyję, wiesz, ciało, ale wewnętrznie to jest po prostu, wiecie, jak te filmy japońskie. Takie rzeczy, po prostu. A to była miłość Boża. Na pewno to była chwała Boża i... No już ja już tam teraz za bardzo nie pamiętam, sobie przywołuję, jak to można opisać, jak to wewnątrz się zmieniało w ciągu kilkunastu sekund. Ale to ja wiem, że to nie byłem ja, w sensie ja po prostu stałem sobie, może nie o własnych siłach, ale to się działo we mnie i potem padłem na kolana i się pokłoniłem. Po prostu padłem na kolana i się pokłoniłem. I dziękuję Boże. Ja coś zacząłem mówić po prostu. Wstałem i naładowany. Powiem ci, jakby ktoś, nie wiem, załadował mi wszystkie adrenalinę jakoś. Adrenaliny świata, wszystkie, nie wiem, speedy, wszystkie jakieś te rzeczy. Ja mogłem roznosić wszystko totalnie. Mogłem roznosić, przenosić. Porządek w chacie mógłbym zrobić w ciągu sekundy. Nie tylko ty. Adrian, pamiętasz? Adrian też mówił, że w ten sam sposób, że po prostu wiesz, nagle wow i tak, i to jest takie wow, ależ power, nie? I wiesz, i zdałem sobie z wszystkiego sprawę, wszystko jakby tak zrozumiałem. Nie miałem pytań w ogóle do nic, nie musiałem zadawać pytań, po prostu, jak, że tak powiem, osiągnąłem pełnię. Takie uczucie to było. W tym momencie. Otworzyłem okno i krzyknąłem, jestem, nie? Jeszcze w ferworze tego wszystkiego, ale to trwało bardzo długo, bo jak zostałem tak naładowany, to mi tak spadało to... Człowiek się przyzwyczaja do tego, może to nazwijmy, nie? To, że... Nie spadało, że tylko... Duch przyszedł, duch poszedł, nie? To nie. Po prostu ciało się przyzwyczaiło. Tak, przyzwyczaiłem się, że zamieszkał. Bo to nigdzie nie odeszło. I to tak trwało przez 2-3 miesiące może mi to tak schodziło, że tak powiem. No teraz już jest chyba raczej stabilnie. Chciał to podgrzać z powrotem. To zaraz opowiesz swoją historię. On się przyzwyczaił do tego. Jak skończysz. No, więc to było niesamowite. Jak już to się skończyło, od razu Wojtek zadzwonił i ja do niego mówię: ty stary, wiesz co się stało? Ja nie mogę, ja mu opowiadam, nie? Ja wiedziałem, co się stało, ale mi nikt tego nie wytłumaczył, tylko ja już wiedziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że się trzeba na nowo narodzić. A narodziłeś się. A narodziłem się na nowo, więc ja od razu zrozumiałem, że to wszystko, co było i to, co będzie, o czym jeszcze nie wiem, to i tak się dokonało i tak musiało być. I w innej opcji nie widziałem i nie rozumiałem tego, że mogłoby się moje życie inaczej potoczyć. Że to było, może to było 11 miesięcy temu, ale tamto przeświadczenie było tak mocne, że pewne rzeczy się dopełniły, zaistniały i tak miało być od samego początku. Przed założeniem świata. Potem oczywiście... nie było kolorowo z tym wszystkim, że o fajnie, narodziłem się i teraz mogę, wiesz, przenosić wszystko, nie? I takie przeświadczenie, że muszę głosić, tylko nie wiem, o czym mam głosić, ale wiem, że muszę głosić, nie? I wiesz, i budzę się rano i trzeba im wszystkim mówić, i trzeba im opowiadać, wiesz, i nie nosi tak po prostu, wiesz, chodzę i ja Biblię zacząłem czytać wtedy. I bomba taka, wiecie, czytam te wersety, mówię, ja nie mogę, ależ to jest kopniak, nie? I to i tamto kreślę po tej Biblii, zaznaczam sobie to, przecież to jest jasne. Oczywiście z Bartkiem, z Sonią też rozmawiałem, z Wojtkiem, cały czas na telefonie. To słuchawki, telefon, bateria, ładowanie i cały dzień.
I czytam, ja oczywiście powiedziałem, nie opowiadaj mi nic więcej. Ja chcę sam do tego dojść, nie? Ty, już w tym momencie ja mówię, sieć, teraz ja. O. O. Siad. I no, Bartek z Sonią rozmawiali ze mną, też mieliśmy dyskusje takie, żeby pomogli mi tak powiem, ustabilizować się z tym, bo oprócz tych fajnych rzeczy, o których opowiadam i się uśmiechacie, doświadczyłem braku Boga też, nie? Czyli doświadczyłem miejsca, w którym nigdy nie chciałbym się znaleźć. To było 2-3 noce później, kiedy myślałem po prostu, że dla mnie już nie ma ratunku, że skończony jestem, nie? Totalnie. I byłem, i siedziałem po prostu przestraszony, nie wiedziałem, że jestem sam, po prostu nikogo nie ma. Zostałem, ciało leży, ale znaczy no, nie, że zaraz jakieś tutaj, wiadomo, podróże międzywymiarowe. Szatańska myśl przeszła. Wiem, że to był atak i bardzo cieszę się, że to był taki atak, bo Bóg nam pokazuje wiele rzeczy i doświadczając nawet złych momentów, my wyciągamy z tego wnioski. Jeżeli chcemy rzeczywiście iść za Jezusem i chcemy rzeczywiście mieć Boga w swoim życiu, to doświadczając tych rzeczy mamy... Ja mogę o tym opowiadać wiesz, o czym mówisz. Nie? A potem jeszcze mogę to opowiedzieć. Więc opowiadając o tym, jak opowiadam, to... Te wszystkie rzeczy, których doświadczyłem, ja nie modliłem się do Boga, wołałem do Niego, gdzie jesteś, czy mnie zostawiłeś, i teraz walka taka, Jehowa i Jezus, nie? I teraz... Kto wygra? Kto wygra? W sensie, kto wygra? To też nie można tak powiedzieć, kto wygra, tylko ja muszę to sobie poukładać wszystko w głowie, nie? I ja jestem świadomy tego, że ja to sobie poukładam. Natomiast nikt mi wcześniej nie opowiadał, żaden chrześcijanin nie dawał świadectwa, nie byłem w żadnej grupie takiej, czy nie miałem nigdy do czynienia z ludźmi, z wierzącymi, tylko po prostu, Czarek się pomodlił, poprosił mnie o to, żeby, że chce mnie w swoim życiu, dobra, to ja go wyciągam, no masz Czarek, cześć, jesteś. To się narobiło. Nagle z Królestwa Ciemności przyniosłeś się do Królestwa Światłości. No tak, tylko że wiesz, ja tak balansowałem troszeczkę. Nie, ale no potem te diabelskie myśli. I przychodzą, to wiesz, normalne. To jest zakorzenione światło było, że to jest najgorszy grzech i może zrobiłem źle. Ale to już może nie chodzi o grzech, bo ja nawet nie o reorganizację, bo dla mnie to leżało, tylko że po prostu, że ty z tym Bogiem jakoś się... pokłóciłem czy coś, nie wiem, no ale... Że zrobiłeś coś źle, nie? Tak, ale to wracało po prostu, no... Straszna taka batalia wewnętrzna była i... No i przeżywałem to. Jeszcze, jak ja to odbierałem ze mną, żeby ja z Wojtkiem rozmawiałem dużo, bo ja byłem jakby pierwszy, to Wojtek był po mnie, potem Wojtek dzwonił do Czarka i Czarek to jest ewenement, w ogóle to jest... Pierwszy przykład, jaki znam wśród świadków, który tak szybko potrafi wyjść, bo u Czarka, nie, on nie wyrobił sobie takiego oddania temu ciału kierowniczemu. Dla niego to nie był podporządkowany, tak. Nawet nie wspomniałem o tym, bo dla mnie to nie miało znaczenia. Tak, to kosmos. Tak. Jeśli Wojtek do mnie dzwoni, to jest coś Czarkowi czytałem, że ja mówię, fajnie, to gdzieś w tydzień czasu później. Mówi, coś tu Czarkowi też pokazałem z imieniem Jezus. Mówi, tak, to niego to podziało. Szokiem. Mówię, też dla mnie to tam nie podziałało to na mnie wcześniej, nie? Mówi, przyszedł następny dzień, ty on, no nowo się narodził. Tak, za szybko. No to niesprawiedliwe, nie? Ja tak długo, a on tak szybko. Dobre. Każdy ma pracę. Tak, każdy. No fajnie. I teraz, no właśnie, te takie batalie były. Oczywiście uwielbiałem. Czytanie Biblii to dla mnie było coś niesamowitego, bo jakbym pierwszy raz czytał tą księgę i rozumiałem te rzeczy, i to było dla mnie takie jasne i intensywne działanie tego wszystkiego. Oczywiście zacząłem rozmawiać z ludźmi, znajomymi moimi, i tak się złożyło. Że z Kasią zacząłem, miałem grupę ludzi swoich, którym, że tak powiem, ufałem, się obracaliśmy i że tak powiem, parę osób
my z wcześniej z Kasią nie mieliśmy takiego kontaktu, po prostu znaliśmy się przez znajomych i tam na jakichś imprezach się widywaliśmy i tylko tyle, nie? No ale tak się złożyło, że z nią, z koleżanką i z paroma innymi osobami zacząłem po prostu o tym rozmawiać, bo już kipiałem tym, nie? I byłem przeświadczony, że to powiem ktoś komuś, Jezus! A wszyscy, o tak, rzeczywiście, no to my chcemy uwierzyć w Niego, nie? A to tak nie działało. Ja mówię, dlaczego? Żartujesz. Dlaczego? Nie działa. Dlaczego? Na mnie podziałało, na nich nie działa? I wiesz, i... Ale ja wytłumaczę inaczej, więc... No, to zaraz wytłumaczysz, ja już kończę. I przeczytałem Biblię, dużo rozmów było i, że tak powiem, ta stabilizacja pojawiła się. Miesiące oczywiście szły dalej do przodu, nie chodziłem na zebrania. O tym, jak się zachowywałem i opowiadałem innym, oczywiście trochę głośno się zrobiło. Może ja nie atakowałem tak, że najazd na organizację, bo zawsze zostawiam wolny wybór dla każdego, że słuchajcie, sprawdźcie to. Ja nie jestem od tego, żeby wam głosić antyorganizacyjnie, tylko ja o Jezusie chcę opowiedzieć, czyli o tym, co mówi Biblia. Nie? A wszyscy mi zarzucają, dlaczego ty rozumiesz Biblię, bo oni wolnik jest i oni powinni, oni mają tę łączność z Bogiem i oni mówią, przecież nie czytasz, jak strażnica mówiła, albo nie pamiętasz tego artykułu, jesteś niepokorny, buntujesz się przeciwko Jehowie, dlaczego ty tak mówisz, Jezus nie jest Bogiem, wiesz, i to są takie bzdury, gdzie ja w szoku jestem, że ci ludzie po prostu nawet nie chcieli sprawdzić, albo czytam im wersety i pokazuję, że jest tak i tak, a oni mówią, że może nie ten przekład Biblii, albo ty to źle rozumiesz. I przecież my mamy swoją Biblię. No właśnie, słyszysz, co mówisz, masz swoją Biblię. I masakra. I za każdym razem, jak ja coś wrzucałem, to oni wracali do strony internetowej Świadków i tam sobie szukali odpowiedzi na to wszystko. I ja mówię, ja nie mogę. Przecież czytaj Biblię, człowieku. To jest proste. Słowo Boga, nie? Tak. Rodzicom powiedziałem. Rodzicom się oczywiście to nie spodobało, w sensie... Podejrzewam, że ojciec już wiedział, co się święci. Ale tyle rzeczy im powiedziałem i myślę, że no z pomocą Bożą, bo ja się bardzo modliłem o to i nadal się modlę, żeby mieć, że tak powiem, język ten, żeby trafiać do ludzi. I też starałem się tak delikatnie to robić, nie atakować, ale ważne rzeczy mówić i ciekawostką. Ja zacząłem się uczyć i widzieć, jakie zmiany do mnie przechodzą i jak ludzie na to reagują i jak oni nie potrafią się Biblią posługiwać. Bo świadkowie, no niektórzy potrafią się posługiwać Biblią w wersji organizacji, w sensie, że w ten sposób trzeba ją czytać. Natomiast wiele to jest po prostu, no przepraszam, zakutych. Nie wiedzą kompletnie, nie mają pojęcia. Bazują na kilku wersetach i oni budują religię, ideologię na podstawie kilku wersetów. I przerażeniem moim było, że ja tak... Znaczy radością i przerażeniem jednocześnie, że ja tak łatwo i tak fajnie nagle w końcu mogę się Biblią posługiwać i te rzeczy łączyć ze sobą i im mówić. Natomiast oni kompletnie nie mają pojęcia, a ja dzisiaj mam słaby dzień, a ja dzisiaj nie jestem przygotowany, a może innym razem daj mi spokój. Mówię, chłopie, to jak ty daj mi? Przecież ty powinieneś bronić tego wszystkiego. Albo jak ja idę w złą stronę, to dlaczego mi nikt nie pomoże, jak ja mam tyle argumentów i nikt nie potrafi mnie przegadać. Właśnie rodzice nie potrafili otworzyć w Biblii wersetów i mi wytłumaczyć tego. Ja przeczytałem 100, oni mi przeczytali 1-2. Jeszcze mi przeczytał ojciec taki werset, że nie mocą, nie siłą, ale Duchem Świętym. No to Duch Święty co ma? To jest moc, która ma moc? Bo świadkowie myślą, że Duch Święty to jest moc. Jest mocą. No i ojciec mi przeczytał, no to tu jest wyraźnie napisane, że nie mocą, nie siłą, ale Duchem Świętym. Czyli nie jest mocą, tylko... Czyli nie mocą, nie siłą, ale mocą jednak, to ta inna moc jest, czyli moc mocy. Mocy Ducha Świętego, tak? Człowieku, albo Duch Święty rzekł. I czytam w Dziejach Apostolskich. I wiesz, i tyle rzeczy ja czytam, a on... nie jest osobą, no to jak rzekł, no to powiedz do gniazdka, to niech ci prąd odpowie. To nie wytłumaczysz tego i nawet, zobaczcie, czytasz wersety Biblii, gdzie jest wyraźnie napisane, że jest tak i tak, a oni ci mówią, że tak nie jest. Czytasz, że Duch Święty rzekł, odpowiedział. Nie. Co? Kazanie wprowadzałem. Fajnie, dobrze. No, ja nie opowiadam tak, jak rozmawiałem, więc to nie kazanie, tylko tak odbierałem to po prostu w danej chwili i próbowałem argumenty jakieś takie dla mnie oczywiste wyciągać, a to po prostu nie działa. Ale to, co jest czas, może zaowocować wszystko.
Tak. Siejemy. Tak. I jest dobrze, że tak powiem, nakręciłem tą łyżką w tym bigosie po prostu i, że tak powiem, jestem na takim etapie teraz ustabilizowania i takiego... Ale grupa polskojęzyczna chrześcijan. Jest nas około 10 osób. I fajnie to funkcjonuje. Jestem teraz na etapie takiego, że tak powiem, osiadania w tym wszystkim. I byli świadkowie są przewrażliwieni mocno w wielu kwestiach. Ja nie chcę być znowu opukany, nie? I mocno nawet tak aż przejaskrawiam, jestem przeczulony mocno na to, co ludzie mówią, żeby ktoś po prostu nie wprowadził mnie w błąd. I nie to, że ja się kieruję teraz, że ja jestem najmądrzejszy, tylko aż na to jestem przewrażliwiony na wiele rzeczy, więc ja spokojnie podchodzę do tych kwestii i lubię sobie posłuchać tego, jak ktoś mi narzuca, że tak i tak jest, no, ale tak w Biblii jest napisane. No ja widzę, że to jest inaczej napisane. Ja rozumiem, jak ty mi powiesz, że tak, to jest twoje myślenie, ale Biblia jednoznacznie nie mówi, że jest tak i tak. Ale my uważamy, że jest tak. Fajnie. A mogę uważać inaczej? No tak, ale... Okej. Okay. To ja sobie poczekam, nie? I nie o to chodzi, żeby przeciągnąć na moją stronę czy na czyjąś stronę, tylko... Spokojnie. To... Nie ważne, kto ma rację, tylko ważne, jaka jest racja. Nie, chodzi o to, żeby... Wiecie, po mojej stronie, nie? To, co my tu robimy, nie? To nie chodzi o to, żebym ja wam coś narzucił i żebyście mi się przytakiwali, nie? Ciągle mówię, sprawdzajcie. I bardzo fajnie, że sprawdzacie, nie? Że być może nie sprawdzicie tego od razu, nie? Ale pójdziecie do domu i sprawdzicie, nie? No, wiele razy mi zadzwoniłeś, no Jarek, musimy pogadać, nie? Pewnie jeszcze nie raz. I nie raz. I to jest dobrze. Dlaczego? Bo ja się też mogę pomylić. No jesteś człowiekiem przecież. Proste. Nawet jeśli myślę, że wiem, to jeszcze nie wiem, jak to być powinienem, nie? I no, wiecie co? Ja nie mówię, że mam rację, bo ja też się mogę pomylić. Trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować, po to jest Słowo Boże, żeby po prostu popatrzeć na jeden, wiecie. No, najgorsze jest to, że jak ktoś ma jeden werset, ty masz sześć, a on ma ten jeden, no, ale tu pisze tak i nie może być inaczej, bo tu pisze tak. Ja mówię, no ty, no ale ja mam sześć wersetów, mówię, a potrzebuję tylko trzech świadków. Ty masz jednego świadka, ja mam trzech. A nawet więcej, bo mam sześć, nie? I... Najgorsze jest to, że jak ktoś sobie coś wbije do głowy i po prostu nie da się tego po prostu ruszyć. Nie, bo jest masa różnego rodzaju doktryn pobudowanych w różnych społecznościach, a świadkowie Jehowy i byli świadkowie Jehowy mają pewną bardzo cenną cechę. Mianowicie sprawdzają w piśmie. Ale to prawda? Widzisz, no, mówiłeś, że widzisz, no nie sprawdzają, bo rozmawiasz z nimi i oni nie znają pisma. Znaczy znają. Problem polega na tym, że oni znają pismo tak, jak im zostało podane przez towarzystwo. Więc oni rozumieją ten werset tak, jak został. Jest werset i jest tłumaczenie do tego wersetu. I to zostaje w głowie. To jest wkute. Wkute, że tak masz rozumieć to. Czyli jeżeli ktoś mówi do świadka, rozumiesz coś źle, to zada ci pytanie, to pokaż mi w Biblii, jak należy to rozumieć. Nie? Czyli nie wystarczy jemu na przykład... Wiesz co, mi się wczoraj przyśniło, miałem objawienie i jest tak i tak. Dla niego to ty mi nie opowiadaj o tym objawieniu, bo tu już masz coś z głową. No tak. Natomiast tak, jeżeli przeczytasz tak, pisma, to on się wtedy zastanowi. No tak, bo ja rozmawiając właśnie tam z różnymi ludźmi, wiecie, ja się wszystkim chwalę wami, że wy ciągle przychodzicie. czyli nie jest ze mną aż tak źle biblijnie, że ciągle przychodzą, nie? Ja myślę, że my rozmawiali o tym, że mówili o tym, że dużo świadków byłych przychodzi, ale szybko znika zaraz i nie wiedzą dlaczego. Wiecie, przychodzą, znikają. Przysłuchują się gdzieś tam 3-4 razy są, no i nie ma, no jest, i znajdą, i idą do drugiego, jest, nie? To zrozumiałe. Tak, to jest, bo to są takie emocje i jak jesteś w taki sposób oszukany i przez 30 ileś lat czekasz na przykład na ojca, który ma zmartwychwstać, bo umarł i ty po prostu wszystko, co robisz, robisz dla Boga i czekasz na Niego, nagle okazuje się, że to na zmartwychwstanie nigdy nie nastanie i nigdy go, nie wiem, nie przytulisz i nie będziesz żyła w tym raju, to tak naprawdę wchodząc w każdą inną społeczność i patrząc na cokolwiek, wszystko analizujesz pod kątem przekrętu. I ja siedząc w takiej grupie, to są emocje, które cały czas się z tobą biją. Czy ty mnie znowu nie okłamujesz?
czy jeśli rozmawiacie o zasadzie, tak jak dzisiaj było, zasada zwierzchnictwa, czy jest jakiś pastor, czy jest jakiś proboszcz, ja już od razu sobie układam, Boże, jak u świadków, ciało kierownicze, starszy, pomocniczy i sobie myślę, kurde, gdzie ja znowu jestem. I to jest, wiesz, z drugiej strony otwierasz tą Biblię, Jezus Chrystus, dobra, okej, okay, jestem w dobrym miejscu, no ale znowu coś nie gra. I to jest wieczna walka tylko przez to, co po prostu masz wpojone od przez ileś lat, tak? To jest, rozmawialiśmy właśnie o tym, że to jest bardzo ciężko jakby wam to zrozumieć i z jednej strony dziękujemy Bogu za tą drogę, bo jako... I powiem to wam szczerze, uważam, że lepiej odczuwamy wolność w Chrystusie niż osoby, które są od dziecka wychowane jako chrześcijanie, bo my przy takich zasadach, przy takim reżimie i przy takich wymaganiach, kiedy ja nie mogę mieć kolan odkrytych albo mi przyjdą na weselu, zwrócą uwagę, że mam ramiona odkryte i że to nie jest chrześcijańskie, nagle po prostu czuję taką wolność, że ja po prostu kocham tego Jezusa, nawet że ja mogę być sobą, tak? Że ja mogę żyć, że ja mogę oddychać, że ja mogę mieć koleżankę w pracy i po prostu spotkać się z nią po pracy na kawie i po prostu Bóg mnie za to źle nie oceni. Więc myślę, że z tego to wynika nasz strach i taka analiza, nie? I kończąc moją historię, żeby Kasia opowiedziała swoją. Teraz, no masz 30 sekund. 15. Nie mogę co mam robić. Wyszedłem z założenia, miałem takie przeświadczenie, że jestem chętny pomagać wychodzącym świadkom i że tak powiem, z wieloma osobami starałem się rozmawiać. I jak tylko miałem, że tak powiem, drzwi otwarte do tego, a jakoś tak trafiło, że Kasia i parę innych jeszcze znajomych może mi nie dało szansę, ale Bogu dało szansę, bo nie uważam, że to coś ode mnie wypływa, tylko po prostu jeżeli Bóg ma się mną posłużyć, to to zrobi. I nic tutaj ode mnie. Więc jeżeli była taka możliwość, to po prostu to mówiłem.